see them. Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell. He's lost. Where you are? Where are we? Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul. Until there is nothing left of her. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. Bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum. Witam, wracamy do Hellblade'a, do poświęcenia Senuły. Nazywam się Malek i wybraliście, że pójdziemy zabić ognistego olbrzyma. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale zaraz myślę, że się tego dowiemy. Posłuchajmy. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born, and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow, whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Nie, nie zaskoczyło mnie zupełnie. Mitologie bywają bardzo ciekawe. To jest chyba ten ognisty. Czy tamten, czerwony. Fuck, nie pamiętam. Surt. To jest ognisty. Surt, właśnie. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Him, Senua, and spill his blood. Idziemy odnaleźć ognistego wienka. Olbrzymie, zjemy cię na obiad. On her way back from the wilds. An outcast was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. A cóż to za mordka się tu schowała? Senua, we each walk these lands gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Ciekawe, kto to. Wydaje mi się osobiście, że to Freya mogła być, ale... Ale nie jestem pewien. Ciekawe, co to za mordka. Na pewno ktoś ważny. Dobra, zobaczmy, co tu będzie. Be afraid. Cholera, zapomniałem, jak się walczy przez chwilę. Kurde, nie... Właśnie, nie tym próbowałem blokować.
Jezu! Ciągle nie tym. Nie ten klawisz! Dobry początek. Bardzo dobry początek. Dobra, teraz ich rozniesiemy. Później pogadamy sobie z Feją. Czym kimkolwiek ona tam jest. Pójdziemy prosto zarąbać, zaciachać tych debili. Ale tak głupio zginąłem. To była prosta walka. Ciągle nie w tym prawie wciskałem. Jednak kwestia przyzwyczajenia. Zdychaj. Co wy zamyśliliście? Że raz zginę, to od razu będę zawsze ginąć? Nie zdążyłem. Głupia była ta pierwsza porażka, ale teraz poprawiliśmy nasze osiągi. Dobra, zobaczmy. Tam pewnie jest ten H, ale tutaj gdzieś. O. Mamy pierwszy znak. Swoją drogą przyjemna okolica. Ukrzyżowani. Zasna okolica. Dobra. Wydaje mi się, że tam na górze. Że z tego się układa. To nasze H odwrócone. Zobaczmy. Jest. Mamy oba znaki. The path to Helheim is sealed to the living. Do you already walk amongst the dead? Look towards the gate and you will see that it has opened. No. Wchodzimy sobie głębiej na terytorium. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Wchodzimy głębiej w terytorium naszego ognistego olbrzyma. Mamy pożar, bo czemu by nie? Mam nadzieję tylko, że ta śmierć, którą... idiotyczna, masakrycznie idiotyczna śmierć, którą mieliśmy, nie przyćmi naszej dalszej gry, że nie zginiemy permanentnie. No dobra, zobaczmy, co tu się będzie działo. Okej, walka. Nie ten klawisz znowu. Oh.
king! Kurde, znowu nie mój klawisz. Cały czas nie tym samym, nie tym klawiszem blokuje. Kurde, dwóch. Bańcu! Za nami. Za kogo ty się uważasz? Z kim ty walczysz, myślisz? Gingrzesz! Ha! Zdechł. Ale dałem się za dużo razy walnąć. Musimy coś spalić. Z tymi ogniami nic nie możemy zrobić. Dobra, tu mamy ścieżkę. Myślę, że... O, mamy jakiś ogień. The sacrifice. O, tu mamy. She get through. She'll need to find another way. Truth said. A nam podpowiadają. Dobra, inną drogą spróbujemy. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. Waiting for you. It was never going to be that easy. He's waiting. Cert is waiting for you. Through that. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of fire giants. Okay. Komentarze są genialne. Find the fire, Senua. To follow the path to Surt. No dobra, idziemy. Musimy gdzieś tu znaleźć ogień. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate, concentrate on where you're going. She needs to remember. Everything will burn, then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell.
Po prostu genialne są te komentarze, naprawdę. Tak pięknie budują klimat. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. No, kolejna ofiara. Baliny! Answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Pędożyć bogów! No i mamy tą belkę, która się zawaliła. Czyli nie wszystko jest iluzją. Spoko. Idziemy do przodu. Głębiej w krainę Sura. O, kolejną bramę mamy. Spoko. Find the fire, Senua. To follow the path to Surt. Surcie, Surcie, mój kochany. Gdzieś ty, tu jest brama jakaś. I będziemy szukać kolejnych znaczków. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. No dobra, mamy jeden znak. O, tu będzie gdzieś drugi. Fajnie, że podpowiada, że sobie pojawiają te znaki i głosy. Gdzie on? O, czyżby? Jest! Mamy go. Jak zobaczyłem schody, od razu pomyślałem, że to może być istotne. Dobra, idziemy do bramy. Co drugą nie powiedziałem. Ale to powiem znowu później. Chyba już nie w tym odcinku nie zdążę. Otwórzmy bramę. Pchaj, maleńka! Pchaj! Coraz więcej tego ognia. Tu? Czyżby przez ten domek? O! Dobra. Ale tu możemy. A i trzeba na te schody.
Nie skacz. Nie skacz. Kurde, nie zdążyłem. Gin! Dobra, zabici. I tyle? Myślałem, że ktoś jeszcze będzie. Ale tego ognia trochę tu jest, trzeba to przyznać. Dobra, idziemy w stronę bramy. Zniszczmy wszystko, żeby się odrodzić. Pytanie, czy można się odrodzić ze zniszczonego umysłu. Ale to pytanie odpowiemy już następnym razem. Na dzisiaj robimy tyle. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. See you all.